Krzysztof Dżazga, dwie bramki, blisko trzeciej, no taki historyczny dla Ciebie wynik i występ w biało-niebieskich barwach. Na pewno, ale przede wszystkim cieszą się punkty zespołu, bo dzisiaj wszyscy, cała nasza kadra, nie mówię, że 11 czy 14 chłopaków, ale wszyscy, którzy są w tym zespole, wygraliśmy ten mecz i również kibice nam pomogli, także myślę, że bez nich też byłoby to niemożliwe. 4 wiosenne mecze, 10 punktów, wynik doskonały. Spodziewaliście się takiej wiosny, czy to nawet Was zaskakuje? Pewnie, że tak. Ciężko pracujemy na treningach, jesteśmy świadomi własnej wartości. Na pewno zaczyna to wyglądać z meczu na mecz coraz lepiej. Ciężko jest nam strzelić bramkę, kiedy gramy u siebie jeszcze. Myślę, że wygląda to bardzo dobrze. Jest wola walki i to jest najważniejsze. Ta wola walki chyba sprawiła, że ta pierwsza bramka wpadła, bo wierzyłeś do końca, zaskoczyłeś bramkarza. Pamiętasz coś z tej sytuacji? Oczywiście, tam stoperzy krzyknęli sobie, żeby puścić tę piłkę. Akurat to słyszałem, więc warto było ruszyć, ale myślę, że to jest zasługa zespołu. Gdzieś tam ta bramka, cieszę się, że mi się udało ją strzelić, ale tak jak mówiłem wcześniej, najważniejsze są 3 punkty.